Dzień dobry, w środę 10, środa 6.30 i na dworze 8 stopni, 7, pyłki jakieś latają, Mordor się buduje, jadę po opony letnie, żeby zmienić w Cadillacu na letnie. Dobra, wczoraj 26. Dzisiaj 9, czy tam 8. Kawę trzeba zrobić na wynos. Zawsze nie pomyję tego, cholera. Kaweczka się robi. Muszę jakąś lepszą kupić kawę chyba, wiecie. Bo nie piłem, jak wiecie, z pół roku. Ale wróciłem. A tutaj mój syn coś się opuścił w przestawianiu daty. Dzisiaj 10, proszę. 10 kwietnia. To jeszcze raz wspomnę. Jadę po opony do swojego garażu przy domku na trudne czasy, bo jeszcze mogę z niego korzystać do końca czerwca. Opony zimowe. Wróć. Letnie. No i coś tutaj ogarnąć w tym bajzlu swoim. I co? No i na razie tyle. Zatrzymali mnie, znaczy ludzie mnie zwrócili uwagę, że na moim dachu są okulary, zobaczcie. Ale beka zachowały się. Myślałem, że mi spadły wczoraj. No nie. Bo tu je położyłem, jak od notariusza jechałem i one tak się przesuwały pewnie i się przesunęły i złapały się tu. No brawo Cadillac, a przy okazji ceny paliw. No dzięki widzom tam. I odzyskałem swoje okularki. Kiedy już miałem kupić. Mijamy groszek i jedziemy pod garaż przy domku na trudne czasy. No nie, właściwie przy jakiejś altanie, bo już ta nazwa wyszła z tego domku. Już jest w drodze do następnego. Więc jakieś szopy tam panie ktoś postawił. No. Wiecie, że nieważne jakie miejsce, tylko jaki człowiek to zasiedla. No i to wtedy zyskuje taką energię naszą. A że ja jestem domkiem na trudne czasy, no to tam, gdzie będę, to będzie domek na trudne czasy. Nie. Jakąkolwiek budowlę zasiedlę. No, chyba tyle, co? Bo nie miejsce, tylko ludzie robią klimat miejsca, w którym się znajdą. Raczej tak mi się wydaje, że tak jest. No, ciekawe jak zjazd. Łażą luzem. Pełno kotów jest. Sucho czy mokro? Sucho. Ale czy zjazd jest dobry, panie? Na te działki tutaj jeziorne, które kiedyś dzierżawiłem. Och, całkiem niedawno, bo 2 dni temu. Jeszcze. No, coś tutaj jakoś tak się ubiło, widzę trochę. Ale dziury to tu są, kurde. Offroad jak nic. No, jakoś się przesmykniemy. Nawet dostałem kluczyk do kłódki, żeby móc swój garaż obsługiwać. Oj, dobra, no ktoś tu widzę popiół sypie już w te kolejne. Dobra, jakoś to poszłamy. Dobra, idziemy otwierać, bo kluczyk dostałem. Taki kluczyczek mały. Chłodno tutaj, panie. O, tutaj ostatnio przemknąłem, więc nie będę kombinował. No to kłódeczka to słaba. Bozienko. Brama otworzona. Kluczyk mamy. Jedziemy pod garaż. Ciekaw jestem, czy coś tam już się zadziało z domeczkiem. Zjeżdżamy sobie. Starsi widzowie pamiętają, jak tutaj małą Toyotą Yaris zasuwałem w tą i we w tą w dużo gorszych warunkach. Tak, to było. Nic tam chyba jeszcze nie zrobiono. Tutaj sąsiad postawił
flakon, taki kontener jakiś. A, jakoś tyłem się odwrócimy chyba. To beczek stoi. A. Już nie wnikam. Nie będę tam chodził. W ogóle, bo mnie to nie interesuje. To trzeba otworzyć garaż. Łącz mnie. Muszę wyciągnąć opony letnie. Dobra, te opony. Trzeba je obnieść, przygotować. Skręciłem, widzicie. Na wkręta zrobiłem. Przydałaby się jakaś miotełka, luza. Te są całkiem świeże. Piasku pełno na nich. Bo zimą były w grudniu zmieniane te opony. Jak kupiłem Cadillaca, pamiętacie? Blinkstowa jakieś. Godzina później ogarnąłem trochę auto. Wywaliłem wszystkie graty. Opony wskoczą tutaj letnie i szukam wulkanizatora, który mi wymieni te zimówki na letniaki. Jest chyba dzisiaj 10 kwietnia. Mam nadzieję, że już śnieg mnie nie zaskoczy. Chociaż różnie bywa, ścieżkę, nie? Chociaż sobie w garażu, żeby do samego końca. Tu wszystko z domku. W ogóle wszystko jest z domku. Także nie jest tak źle, jak się przesortuje te graciochy. Wszystkie te części wyrzuci. Więc będzie gicio w nowym garażu. A jak tutaj, kurczę, jak te boróweczki już nie moje zaczęły ładnie tutaj sobie rosnąć. No, patrzcie, taki domek. Niedługo samochód do sprzątania gruntownego, bo jak wiecie, od zakupu w grudniu, tam 3 grudnia chyba kupiliśmy tego Cadillaca. Porządnie go nie sprzątnąłem, bo zawsze zima, zimno, mokro, deszcz leje. Wiecie, i te inne sprawy. Normalnie gniazdo jakieś tutaj było w tym zwitku. To w oponach siedziało. Dobra, tu mam wszystkie klipsy, także projekt camper już jest odłożony, wiecie pewnie o tym, albo się domyśliliście, bo Nordkap w maju pod koniec raczej jest nieaktualny już. Co się odwlecze, to nie uciecze. Ważniejsze jest teraz dla nas zorganizować sobie dom, dach nad głową. I tyle, więc będziemy walczyć teraz z urzędami za chwilę. Z pozwoleniami, ze zgłoszeniami, z kanalizacją, wodociągami, z energią, z którą chyba nie wygramy, w sensie takim, że szybko nie będzie. No i tyle. Dobra, składam, bo jest 8:45 chyba, środa rano. I całkiem spoko, ciepło się zrobiło. Już myślałem, że będzie, chociaż ma padać o 10, więc idealnie skończę. Dobra, to później będziemy te osłony wszystkie, które pościągałem, no to chyba pozakładam z powrotem, bo
budowa mini kampera przełoży się chyba na koniec tego roku, jak już będzie stabilnie i spokojnie, nie? Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Muszę mieć warunki do tego. A najpóźniej w przyszłym roku, jak będzie można jeszcze jeździć spalinowymi samochodami. Żartuję, będzie można, ale wiecie, różnie to bywa. Sobie łomik. Taki o, łomiczek. Wiecie po co? Będę szukał tych granic działki, tej, której kupiliśmy, bo nie znaleźliśmy ze sprzedającym. O, żeby mi tu nie brzęczało. Kurczę, ten gdzieś indziej wziął. Gratów to ja mam tyle, że łamał. Poszło. Pierwsza wizyta w Lewinku. Jak już domek nie jest mój, właściwie sentyment, a sentyment zawsze zostanie, ale już nie ma takiego, wiecie, zgrzytu w głowie, jaki był taki parę minut, jak tutaj nagrywałem w ten dzień, co sprzedałem, czyli dwa dni temu. Już teraz się oswoiłem z tym, że już tego nie ma, chociaż jak wiecie, nie jeździłem tutaj. Jeździłem rzadko już, więc to taka formalność było, żeby to sprzedać. No bo po co coś mi jak nieużywane było w zasadzie, nie? No, połączyliśmy swoje siły z Ewą, swoje umysły i Przemyku realizacji swoich marzeń. Już jest to bardzo blisko. Co prawda wiek nasz już jest słuszny, bo powyżej 50. No ale lepiej późno niż wcale, nie? Dobra, jedziemy, pani Zielonka. Dało się jechać z marszu do wulkanizacji. Tarczunie po 4 miesiącach, żadnego ranciku. A klocuszki też dobrze. Klocuszki, ładne klocuszki. No, trzeba do myjni jechać, takiej porządnej. A mój tłumiczek, zobaczcie, do wymiany czeka. Czeka. A, z przód też idealny. Marszu wjechać, pyk, pyk i już mamy zrobione bez kolejek w mieście. $120, bo odjeżdżam już, $120 za przełożenie w ogóle. Nie miałem felk oczywiście drugich, tylko mam opony same, nie? Także zdjęcie, wyważenie i ponowne założenie. $120 uważam, że dobra cena. Pusta. Idę kupić bilecik i jadę. Do myjnia. Nie działa. I teraz gdzie ja pojadę? Do jakiej myjni? Gdzie tu jest myjnia? Nie chcę dotykowej, tylko taką automatyczną. Idziemy na Orlen do myjni. Zobaczymy, może będzie czynna. Tamta podobno zamknięta na BP, bo nie domywa, czy tego. Wyjazd, dobra, to wyjazd z drugiej strony. Ja już postoję. Ile? 41. Dobra, złoty. Dobra, mamy myjnię. Kodzik. Mamy tutaj mycie ciśnieniowe, piana, mycie suszenie, mycie podwozia. To mi chodziło najbardziej. Plus dodatkowo wycieranie. Wcieranie. Super. Po włosku. No dobra. Cadillac tutaj dostanie w myjnie. Pierwszy raz. Tak a propos z momentu zakupu. Taką automatyczną, nie?
tutaj pan ledwo przejechał koło mnie. Przywiózł na stację jakieś bułki. Tutaj zobaczcie, Mustang elektryczny. Co o tym sądzić? Lecimy z koksem. Co, jak to idzie? Tak. Prowadź kod, dobra. 684-684-262. Kierownik, panie. Szybkę trzeba zakręcić. Dobra, gotów. Jechaliśmy. Idziemy uruchomić. Jak tu prosto lusterka składać. Lepiej złożymy, nie? Bo jeszcze urwie. No, w miarę prosto. Szczotki to chyba mają lata świetności za sobą. Dobra, kadzidełek, trzymaj się. Tutaj start, no, zapewne. Dobra. Końcóweczka. No dobra, jeszcze chyba odkurzacz troszeczkę, nie? Nie wiem, czy tak fajnie umyli, bo na przykład tu jest brudne i tak to z myjniami jest, tu jest brudne. Dobra, odkurzę chociaż sobie sam, może będzie dobrze. Okej. Okay. Trzeba tu najpierw te chyba. Rumia Park. Dobra, odkurzyłem tyle, o ile. To są typowo z Volkswagena, z ID i tak dalej, pakiety. Off-grid. Interesuje mnie off-grid, bo na działce długo nie będzie prądu. A póki co, to jaja sadzone ze słoniną. I pomidor, tak żeby było. To by było na tyle w tym filmie. Pozdrawiam, do następnego.